Wysokie Obcasy. To jest czas na podcast. Dzień dobry, dobry wieczór. Nazywam się Monika Sumer-Brasson i zapraszam na podcast 10 minut na miłość. Na tyle właśnie chciałabym Państwa porwać, by porozmawiać o miłości, zdradach, związkach i zawiłościach nie zawsze łatwego świata relacji i seksu. A dziś właśnie o seksie w wersji porno, a konkretnie o tym, czy pornografia to samo zło i co oglądają dziewczyny. Wysokie obcasy. Ponad 2 miliony osób domagało się w 2020 roku zamknięcia Pornhuba, największej legalnej witryny z darmową pornografią. Lista zarzutów wobec porno jest długa jak rzeka Mississippi. Ale czy zauważyliście Państwo, że coś jednak zaczęło się w temacie zmieniać? I że zwłaszcza my, kobiety, zerkamy w jej stronę z coraz większą otwartością i świadomością? W 2022 roku Pornhub miał łącznie 36 miliardów wejść na stronę na całym świecie. To około 100 milionów odsłon dziennie, czyli obrazowo rzecz ujmując tyle, co wszyscy mieszkańcy Polski, Kanady, Australii i Holandii klikający jednego dnia. Serwis Huffington Post wyliczył, że strony porno odwiedza więcej ludzi niż serwisy Netflix, Amazon i Twitter razem wzięte. Ale uwaga, aż 35% użytkowników to kobiety, a ich ilość z roku na rok rośnie. Droga od promieniującego radioaktywnie słowa pornografia do świadomego konsumowania nie była najłatwiejsza. Oswajałyśmy się stopniowo. No bo gdzie właściwie w dzisiejszych czasach zaczyna, a gdzie kończy się porno? Czy nie są nim obsypane nagrodami filmy Nimfomanka, Życie Adeli czy Nine Songs, w najlepszym razie balansujące na granicy artyzmu i pornografii, a już na pewno czerpiące z niej inspiracje? Jeśli nie widzieliście ich Państwo, to polecam. Albo scena z filmu 365 dni, którego dla odmiany zdecydowanie nie polecam, w której główny bohater zmusza stewardessę do seksu oralnego lub łapie główną bohaterkę za piersi i krocze, w dodatku bez jej zgody. Czy półnaga Miley Cyrus, wyginająca się zmysłowo w teledyskach lub wsadzająca na koncercie ręce w majtki i imitująca ruchy frykcyjne, to jeszcze show czy już porno? Jak Państwo uważacie? No i oczywiście bestsellerowe 50 twarzy Greya, które nie tylko rozpędziło literaturę erotyczną dla kobiet, zwaną mommy porn, ale przede wszystkim pokazało, że kobiety niekoniecznie pragną słodkiego, waniliowego seksu i miłości aż po grób. Marka odzieżowa Girls Watch Porn, czyli dziewczyny oglądają porno, i towarzyszący jej blog edukacyjny powstały właśnie, bo dwie przyjaciółki miały dość podwójnych standardów dotyczących filmów dla dorosłych, chciały o tym mówić głośno, no i nazwały rzecz po imieniu. Współczesny feminizm pokazuje, że pornografia nie musi być patriarchalną opresją kobiet. Kobiety mają prawo oglądać filmy dla dorosłych, mają również prawo mówić o tym wprost, a nawet w nich występować i zupełnie się tego nie wstydzić. No i to prawda. Mamy prawo i nie wahamy się z niego korzystać. Według wspomnianego raportu Pornhuba w zeszłym roku panie stanowiły 36% wszystkich użytkowników serwisu na całym świecie, a 35% w Polsce, co plasuje nas na 7. miejscu w światowym rankingu przed zdecydowanie mniej konserwatywnymi Szwedkami, Holenderkami czy Brytyjkami. Seks coachka i edukatorka Nikki Davis-Feinblum uważa, że to jedyny słuszny kierunek. I mówi tak: zmierzamy do uwolnienia naszej seksualności. Kobiety wreszcie zrozumiały, że zasługują na przyjemność. Odkrywają swoje ciała i potrzeby. A im mniej wokół tego wstydu i tabu, tym więcej do odkrycia. Efektem tych zmian zdaje się być coraz większa ilość produkcji i filmów skierowanych do kobiecej publiczności. Dane Pornhub zdają się to potwierdzać. Pussy licking, czyli lizanie cipki, scissoring, czyli nożyczkowanie, to pozycja dwóch pieszczących się narządami płciowymi kobiet, fingering, czyli palcówka, i solo male, czyli mężczyzna solo, to kategorie, które były zdecydowanie chętnie oglądane przez kobiety. 110-170% więcej odsłon wykonanych przez panie niż przez panów. Nie dziwi to Davis-Feinblum. Dlaczego? No, bo większość kobiet nie ma orgazmu bez wcześniejszej stymulacji palcami lub stymulacji oralnej. Nic więc dziwnego, że chcą oglądać porno, które odzwierciedla ich realne przyjemności. Nie wszystkim jednak klasyczne porno, czyli w uproszczeniu takie, jakie serwuje nam Pornhub, odpowiada. I tu z odsieczą nadchodzi względnie nowy nurt.
femiporno, czyli porno feministycznego lub inaczej porno dla kobiet. Nie ukrywam, że przez dłuższy czas femiporno brzmiało dla mnie trochę jak oksymoron, bo przecież feminizm domaga się równości, a więc i demokratycznego dostępu do pornografii, bez dzielenia na męskie i kobiece i bez definiowania, co kogo ma podniecać. I wydaje się przynajmniej, że miliony kobiet szukających filmów po frazach gangbang, czyli ostry seks grupowy, w którym jedna osoba odbywała stosunki płciowe z co najmniej trzema partnerami, orgie, BDSM, czyli odmiana seksu, która opiera się na relacji dominacja-uległość, jednak wie co robi. W końcu fantazje seksualne to nie rzeczywistość i nie należy ich traktować dosłownie. Psychoterapeuta Wojciech Kruczyński w książce Mężczyzna bez winy i wstydu nie pozostawia wątpliwości. I mówi tak. Traktowanie fantazji seksualnych jako rzeczywistej potrzeby, no to nieporozumienie. Bo ona zawsze jest okrojona z części rzeczywistości i właśnie dlatego tak nas podnieca. A seksuolodzy Sylwia Jędrzejewska i Andrzej Depko w książce Chciałabym chciała, o czym Polki marzą w łóżku, powołując się na badania psycholożki Patrycji Howley, przekonują, że kobiety, które fantazjują o wymuszonej uległości seksualnej, rzeczywiście nie są ani uległe, ani dotknięte jakąkolwiek patologią osobowości. Przeciwnie, są bardziej niezależne i pewne siebie w porównaniu do innych kobiet. Podobnie rzecz ma się w przypadku BDSM. Tego rodzaju fantazje stwierdza się u osób z wysokim poziomem intelektualnym, z bogatą wyobraźnią i bardzo dobrze funkcjonujących społecznie. Snując natomiast fantazję o gwałcie, kobieta nawet na chwilę nie traci panowania nad biegiem rozgrywających się w jej głowie wydarzeń, nie cierpi, nie doznaje traumy. Dziejąca się w jej wyobraźni akcja może zostać przerwana w każdej chwili, a jej przebieg, z pozoru dramatyczny, ma zawsze jeden cel – potęgowanie podniecenia i przeżycie rozkoszy. Trochę mam problem z definiowaniem, że femiporno jest więc dla kobiet. Ale rzeczywiście świetne jest to, że jest ono tworzone przez kobiety i że wniosło do pornografii to, czego zdecydowanie w niej brakowało, bez względu na to, kto tego bardziej potrzebował. Jest więc w nim więcej erotyki. Istotną częścią filmu są dialogi i fabuła. Poza seksem na zbliżeniach pojawiają się relacje i emocje bohaterów. Nie ma w nim przemocy. Aktorki nie są plastikowe, ich usta i piersi nie widziały silikonu, mogą być też starsze i naturalnie owłosione. No, mężczyzna przestał być najważniejszy, akcja nie jest już nakierowana głównie na jego przyjemność. Fajne jest też to, że femiporno jest znacznie bliżej do realnego seksu. Nie forsuje ono nierealnych, czasami nawet szkodliwych wzorców. No i jeszcze jedna rzecz, filmom femireżyserek trzeba oddać, że są pięknie nakręcone i artystycznie oświetlone, a trailery przypominają dobrze wyreżyserowane spoty reklamowe. Czy przyszłoby Państwu do głowy, że porno może być wypisywane na receptę? Oczywiście to przenośnia, ale seksuologowi doktorowi Andrzejowi Depko zdarza się także stosować porno u swoich pacjentów czy pacjentek. Libroterapia polega na wskazywaniu konkretnych książek lub filmów właśnie, które mogą wspierać terapię konkretnych zaburzeń seksualnych, jak na przykład problemów z orgazmem lub niskim libido. No i doktor tłumaczy to tak. Ta metoda pozwala m.in. redukować niepewność, osłabiać własne lęki czy oswajać się z nagością, najpierw tą na ekranie, a potem własną. Czasami bywa też narzędziem do rozbudzania wyobraźni seksualnej. Erika Last, szwedzka reżyserka i producentka filmów w nurcie femiporno właśnie, idzie jeszcze dalej. Zachęca do kręcenia własnego homemade porno, bo uważa, że zarówno oglądanie go, jak i nagrywanie pozwala lepiej poznać potrzeby własne i partnera, a przy okazji zbliżyć się do siebie. A na swojej stronie zamieściła praktyczny tutorial, który Państwu bardzo polecam, no bo przecież w seksie nie o gadanie chodzi. Wysokie obcasy. Bardzo dziękuję za wspólny czas. Mam jeszcze dla Państwa polecajki, jeśli temat Was zainteresował. Linki do wszystkich wklejam poniżej w opisie podcastu. 15 marca miał swoją premierę dokument Netflixa Seks, sieć i kasa. Historia Pornhuba. Macie więc Państwo okazję przyjrzeć się działalności Pornhuba od kulis i pewnie stanąć przed dylematem, czy nadal go oglądać lub zacząć oglądać. Dlaczego? Bo Netflix oddaje głos nie tylko autorom i twórcom filmów, ale też ofiarom przemocy seksualnej, które od wielu lat nie mogą wyegzekwować usunięcia z niego filmów ze swoim udziałem, na które nigdy nie wyrazili zgody.
Zapraszam również na serwis wysokieobcasy.pl, jedno z najciekawszych miejsc w sieci. A tam szczególnie polecam Państwu rozmowę Tomasza Kwaśniewskiego z seksuologiem profesorem Michałem Lewem Starowiczem o porno właśnie i o tym, jak z niego korzystać, żeby sobie nie zaszkodzić. No i również Państwa serdecznie zapraszam na Instagram 10 minut na miłość podkreśnik podcast. Wtedy będziecie mieć Państwo pewność, że nie przegapicie kolejnego odcinka. Dziękuję raz jeszcze za towarzystwo. Monika Sumer-Brasson, do usłyszenia. To był podcast Wysokich Obcasów. Na kolejny. Zapraszamy w najbliższy poniedziałek.